Jak informuje prokurator rejonowy Adam Maćkowiak, jest śledztwo w sprawie radnego Rady Miejskiej Leszna Sławomira Mocka. Chodzi o mieszkanie z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jakie radny najmował, będąc jednocześnie właścicielem domu jednorodzinnego. Sprawę ujawnił portal Twoje Moje Leszno. Sławomir Mocek otrzymał mieszkanie w najem w PTBS przy ulicy Księdza Marciniaka od ówczesnych władz Leszna. Było to w 2000 roku. Z oświadczeń majątkowych składanych przez niego jako radnego wynika, że co najmniej od 2006 roku miał dom jednorodzinny. Kiedy sprawa wyszła na jaw, radny próbował w mediach zrzucić odpowiedzialność na PTBS, mówiąc o niedopatrzeniu z ich strony. Z wyjaśnień, jakie otrzymaliśmy od prezesa PTBS, wynika, że obowiązkiem Sławomira Mocka było poinformowanie towarzystwa o własności domu i zdanie mieszkania. Radny tego nie zrobił i najmował mieszkanie przy ulicy Księdza Marciniaka aż do 2019 roku. Co działo się z tym mieszkaniem? Czy stało puste, czy było być może wynajmowane? Nie ma o tym śladów w oświadczeniach majątkowych radnego. Samo wynajmowanie mieszkań PTBS jest również zabronione. Prokurator Adam Maćkowiak poinformował, że 22 stycznia w tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. O przestępstwo z artykułu 233 paragraf 6 kodeksu karnego w związku z artykułem 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Paragraf 1, na który powołuje się prokurator, mówi: kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Na tym etapie postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko.